Jeszcze kilka lat temu podczas spotkań z prezydentem mieszkańcy Wrzosów narzekali na brak wodociągu i kanalizacji, brak utwardzonych ulic i chodników, a także brak osiedlowej infrastruktury. Teraz dzięki unijnym dotacjom mają już wodociąg i kanalizację, a gruntowych ulic jest już zaledwie kilka. W tym roku na spotkaniu z prezydentem mieszkańcy podkreślali, że duże miejskie inwestycje umożliwiły rozwój tej części miasta. Kiedyś były problemy, przede wszystkim z ulicami. A teraz są i sklepy, i ulice, po prostu wygodnie jest. Tu były jeszcze 15 lat temu pola orne. Tu byli gospodarze, a na dzień dzisiejszy to już jest osiedle mieszkaniowe. Podczas spotkania z prezydentem mieszkańcy Wrzosów szczególnie interesowali się terminami remontów ostatnich ulic, które mają jeszcze gruntową nawierzchnię. Wskazywali też miejsca, które wymagają interwencji służb porządkowych. To straży miejskiej troszkę powinno być więcej, nie tylko przejechać samochodem sporadycznie od święta, nie? I kilka, ulica Świętego Antoniego, jak ludzie do kościoła sobie chodzą, chodniczek, nie? Niestety to trzeba poprawić, no tam zostało to zgłoszone. No a poza tym, no, żyje się spokojnie, no i oby tak dalej. Trochę poprawić porządeczek, żeby czystość była i te kosze. I kosze na ulicach. Mieszkańcy Wrzosów interesowali się także rozwojem sieci dróg, które umożliwią dojazd do powstającego osiedla Jar. Podczas spotkania prezydent zapowiedział, że już w tym roku rozpocznie się modernizacja kolejnego odcinka ulicy Polnej. W kierunku północno-wschodnim, aż do Grudziąckiej, wybudowanie właściwie w części zupełnie nowej ulicy Polnej, po to, aby tereny, o których wspomniałem, tereny inwestycji przemysłowych, usługowych w sąsiedztwie Grudziąckiej połączyć, powiązać komunikacyjnie przez ulicę Polną właśnie i te fragmenty będą w tym roku w realizacji. Tak jak na poprzednich spotkaniach prezydent wręczył nagrody kolejnym finalistom szkolnego konkursu plastycznego Toruń Miasto nad Wisłą. Narysowałem panoramę Torunia, jak się odbija w Wiśle. Ja narysowałem most stary, po którym jeżdżą samochody. Podczas spotkania z prezydentem poruszono także sprawy dbałości o toruńskie parki i tereny rekreacyjne przylegające do Wrzosów.